Cześć kochani, kontynuujemy sobie przekazy dla osób, dla widzów kanału urodzonych w konkretnych dniach. Wiecie już, że tak naprawdę nie nazywam tego już przekazami urodzinowymi, bo no jest to robione troszeczkę tak z opóźnieniem, nawet sporym, więc po prostu są to przekazy na ten moment dla tych osób, które w tych dniach są urodzone. I dzisiaj zaczniemy sobie od 2 czerwca, bo ostatnio na pierwszym skończyliśmy. Nie wiem, ile zdążymy sobie po prostu zrobić, no ile zdążymy, tyle zdążymy, bo ja muszę po prostu niedługo wyjść i czekam po prostu na kogoś, więc tyle, ile dam radę, to tyle zrobimy. Planuję dzisiaj też po południu zrobić jeszcze do końca cały czerwiec, no więc wtedy już będziemy w miarę na bieżąco, to już będą stricte przekazy urodzinowe, a teraz są to po prostu przekazy na ten moment i na każdy moment, w którym po prostu Wy sobie tego przekazu wysłuchacie, bo to są takie przekazy uniwersalne, czyli ktoś dopiero dotrze do tego filmu powiedzmy za miesiąc, no to wtedy ten przekaz też będzie dla niego aktualny. Więc zaczynamy sobie. Nie będę Wam składała stricte takich, wiecie, życzeń urodzinowych, no bo tam ponad miesiąc po urodzinach to już trochę nie wypada, ale zawsze mogę Wam życzyć wszystkiego dobrego, dużo przyjaźni, miłości, tak aby Wam się darzyło w życiu i abyście po prostu spełniali swoje marzenia, a z racji tego, że mamy teraz okres wakacyjny, no to również Wam życzę udanych wakacji, przyjemnego urlopu, odpoczynku, regeneracji sił. Nawet jeżeli nigdzie nie wyjeżdżacie, to zawsze można sobie po prostu zorganizować jakąś formę odpoczynku w domu. Dobrze, 2 czerwca. Osoby urodzone 2 czerwca. Mam tutaj taką informację przede wszystkim, że dla Was kwitną malwy. Kwitną dla Was malwy. Co malwy oznaczają? Czego malwy są symbolem? Nie wiem, czy wiecie, malwy, no ogólnie one mają różne kolory i tam w zależności też od koloru kwiatu różnie się to interpretuje. Natomiast mnie się malwy głównie kojarzą z przyjaźnią, opieką, taką szlachetnością, poświęceniem. I tutaj zarówno właśnie w takich relacjach romantycznych, rodzinnych, jak i po prostu opieka czyjaś nad Wami albo Wasza nad kimś, takie właśnie poświęcenie i szlachetność dla drugiej osoby, dla człowieka. Głównie takie właśnie też cały taki humanitaryzm tutaj wpisany, bo to może być w takim znaczeniu ogólnym, uniwersalnym. I co jeszcze karty dla Was chcą przekazać, moi drodzy? No, tutaj słuchajcie, na gruncie rodzinnym albo zawodowym macie jakiegoś szpiega, osobę, która nie jest z Wami szczera. Z tą osobą będą jakieś tarcia w najbliższym czasie, ponieważ to wszystko wyjdzie, niestety. No, niestety. No, to, że wyjdzie, to akurat może dobrze, bo będzie można się rozprawić z tą osobą. No, ktoś po prostu Was oszukuje. Albo to jest w małżeństwie, w rodzinie, albo też może być po prostu w Waszej firmie. Ktoś jest nieszczery, ktoś tutaj prowadzi jakby taką podwójną grę. Ktoś ma niezbyt dobre intencje. No ale to, tak jak mówię, to wyjdzie i jakaś nauczka tutaj, ktoś otrzyma jakąś nauczkę i zobaczcie, przeszłość. Obecna sytuacja ma swe źródło w przeszłości, więc tutaj albo Wy coś kiedyś komuś zrobiliście i ktoś po prostu się mści w jakimś odwecie, coś tutaj dokonuje swojej wendety, albo po prostu to jest sytuacja karmiczna z tą osobą i teraz właśnie to po prostu wyjdzie. Dokładnie o co tu chodzi, co to jest. Ta osoba trochę tu może właśnie, brzydko mówiąc, ściemniać, mieć nieczyste intencje. Być może Wy wiecie, o kogo chodzi. 3 czerwca. Tutaj pokazał mi się dla Was, kochani, taki piękny, taki indiański łapacz snów. Bardzo ładny, z piórkami. No, zwróćcie uwagę na Wasze sny, na to, co tam do Was przychodzi. Może macie jakieś ważne przekazy w snach, może to ignorujecie, a warto byłoby się zastanowić, bo czasami poszukuje się odpowiedzi na jakieś pytanie, rozwiązania jakiegoś problemu i dostajemy te przekazy, tylko my nie potrafimy tego zidentyfikować, że to jest właśnie to. Jakoś nie przywiązujemy wagi na przykład do tych snów, a tam może się kryć jakaś ważna informacja. Co jeszcze tutaj dla Was? No właśnie, otwórzcie się na swoje wyższe ja. Tak, tak, podczas snów. 4 mieczy, to jest też karta snu, karta spania. Wiecie co, tutaj przychodzi do Was też jakaś bratnia dusza,
rusza podczas snu. Możecie być po prostu połączeni tutaj pięknie, telepatycznie. Może ta osoba właśnie Wam chce przekazać jakąś wiadomość. Albo osoba zmarła, która po prostu należała do Waszej rodziny, opiekuje się tutaj Wami w jakiś sposób i właśnie próbuje Wam przekazać jakąś wiadomość. Zastanówcie się na przykład, czy często Wam się nie śnią jacyś zmarli członkowie Waszej rodziny, czy w ogóle przyjaciele, znajomi, ktoś, kto gdzieś tam już właśnie zmarł i czy ta osoba Wam się nie powtarza w snach. Mamy też nieograniczone źródło, nie zabraknie Ci niczego dziś ani w przyszłości. To jest też taka właśnie integralność ze źródłem, tak jak w karcie arcykapłanki, więc faktycznie do Was coś tutaj się przebija. No i trzeba się na to po prostu bardziej otworzyć, bo inaczej ten przekaz nie będzie po prostu zrozumiany odpowiednio. 4 czerwca. Tutaj ciekawa sytuacja, bo pokazuje mi się taki dziwaczny krawat, taki żółty, w jakieś dziwne wzorki. To ja nie wiem, o co tutaj może chodzić. Zwis prosty męski. Jak to się tam kiedyś nazywało, dziwaczny krawat, nie wiem, no może ktoś tutaj ma jakieś takie ekscentryczne zamiłowania modowe, może tutaj ktoś będzie uczestniczył w jakimś takim, nie wiem, no bal przebierańców może nie, bo to tak bardziej chyba w okolicach karnawału, ale może coś tutaj właśnie będziecie kojarzyć, jakiegoś osobnika, który nosi jakieś dziwaczne krawaty, no trudno mi tu powiedzieć właśnie, ale słuchajcie, może też być coś z czakrą gardła, kwestia powiedzenia komuś czegoś, bo może ten krawat symbolizować tutaj takie związanie gardła w jakiś tam sposób. Różne tutaj interpretacje mogą przychodzić do głowy. Myślę, że no najlepiej to Wy będziecie wiedzieli, bo od razu będziecie wiedzieć, czy to się po prostu w jakiś tam sposób odnosi do Was, czy też nie. Wy będziecie potrafili tutaj być takim punktem odniesienia. No w każdym razie taki krawacik mi się pokazał, no to nie wiem, co to może oznaczać dla Was. Słuchajcie, tutaj ktoś musi wyjść z jakiejś rozpaczy, tak, potrzeba Wam słońca, czyli może chodzić literalnie o to, że macie wyjść po prostu z domu, macie wyjść na słońce, bo zobaczcie, siedzicie za tą szybą, no za szybą się ani nie opalicie, ani nie łykniecie witaminy D, także ktoś tu siedzi być może w domu, w czterech ścianach się chowa, bo spotkało go nieszczęście i nie potrafi po prostu wyjść do ludzi, wyjść do świata. Więc albo fizycznie wyjść po prostu z domu, iść na łąkę, wystawić się trochę na działanie słońca, wystawić twarz do tych promieni słonecznych, więcej optymizmu tutaj też wykazać. Zapomnieć po prostu o tym, co było, bo ktoś tutaj sobie przedłuża taką nostalgię. Coś tam się kiedyś wydarzyło, co nas podminowało, co było przykre dla nas i od tego momentu siedzimy i po prostu nie wykonujemy żadnego ruchu, więc tutaj już trzeba po prostu o tym zapomnieć, już z tego wyjść, iść ku czemuś nowemu. No właśnie, nie wycofuj się, stań w obronie tego, co uważasz za słuszne. Nie wycofuj się z takiego normalnego życia, nie daj się gdzieś tam stłamsić, nie chowaj się, po prostu wyjdź z tej swojej skorupki i żyj dalej, przejdź jakby do porządku dziennego nad tym, co się stało, bo życie na tym twoje się jeszcze nie zakończyło. Dobrze. 5 czerwca. Kto się urodził 5 czerwca? Słuchajcie, kojarzy mi się tutaj broda, ogólnie taki męski zarost. Nie wiem, może ktoś będzie musiał jakoś tam bardziej, jakiś pan troszeczkę będzie chciał o siebie bardziej zadbać, albo właśnie zapuścić właśnie jakąś brodę, zarost. No to jest takie męskie. Teraz mi przyszło, słuchajcie, takie skojarzenie, że jakby ktoś w grudniu na przykład pełnił funkcję świętego Mikołaja, to już teraz powinien zapuszczać brodę. Ale słuchajcie, to tak w ramach żartu, tego nie bierzcie na poważnie. Nie no, po prostu jakaś broda, zarost, jakieś być może takie, wiecie co, kwestie zadbania o siebie, zmiany jakiegoś wizerunku. Coś mogło też, wiecie co, bo to może być w sensie przenośnym, że coś gdzieś tam zarosło, czy to ogródek zarosnął i trzeba go po prostu, trzeba po prostu skosić trawę, czy to jakieś sprawy właśnie, których nie rozwiązaliście, gdzieś tam zarosły i trzeba będzie teraz to jakoś tam oczyścić właśnie ten teren. Coś takiego, co po prostu było odłożone na jakieś tam bliżej niesprecyzowany czas, no i to już tak porosło po prostu tymi chwastami, że trzeba po prostu wreszcie się za to zabrać, wreszcie oczyścić te sytuacje. Tak, i coś nowego tutaj wprowadzić, zasiać coś nowego, wiecie co, taki zastój właśnie w sprawach rodzinnych,
czy w związku, taki właśnie zastój, bo my już wszystko mamy, my już wszystko osiągnęliśmy, w sumie trochę tak zgnuśnieliśmy być może, bo już nam się nic nie chce, bo właściwie po co się tutaj starać i tak dalej, a tutaj rodzi się coś nowego, czyli może to jest odpowiedni czas na przykład na powiększenie rodziny, skoro już wszystko osiągnięte, skoro już jest jakiś rodzaj stabilizacji, to można by było tutaj popracować właśnie nad jakimś nowym członkiem rodziny, czy zasadzić drzewko, czy wspólnie coś nowego zrobić, właśnie jakoś tam odświeżyć, żebyście właśnie tak nie zarośli gdzieś tam w jakichś takich szuwarach, chociaż tu mamy kontakt z naturą. Zbyt długo przebywałeś w zamkniętych pomieszczeniach, wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. Tak, zrób porządek w swoim ogrodzie, tak żebyś mógł tam posiedzieć właśnie na świeżym powietrzu, kontakt z naturą, nie siedź już w tym domu, nie siedź w starych schematach, tylko po prostu zrób tutaj jakiś rodzaj odświeżenia tej twojej rzeczywistości. Dobra, i teraz przechodzimy do 6 czerwca, kto się urodził 6 czerwca? Tutaj mam taką informację, że gdzieś biją na alarm. No to tutaj uważajcie, bo bicie na alarm to może być jakaś przestroga, to może być coś takiego ostrzegającego. Ja zaraz zobaczę, czy tu się pokaże rozkład ostrzegający w kartach, ale bicie na alarm to może oznaczać jakieś niebezpieczeństwo i ktoś właśnie bije na alarm, więc w porę się wstrzymaj, człowieku, i uważaj. A to też może być bicie na alarm, że dla ciebie wybija jakby czas na zrobienie czegoś i jak teraz tego nie zrobisz, to to po prostu może przepaść. To może już się tak szybko nie nadarzyć, taka okazja. Więc teraz biją na alarm, żebyś po prostu się pospieszył, tak? Żebyś to jak najszybciej zrobił. Słuchajcie, to też może być coś takiego, że jeżeli chodziłoby o kwestie związkowe, to tam mogą być problemy, tarcia, możecie się nie dogadywać, bo spotykacie osobę, która tak naprawdę jest osobą bardzo taką kontrastującą z wami, ale tutaj jest pokazane, że da się osiągnąć kompromis, da się nawet coś więcej tutaj osiągnąć, czyli jak do tej pory był to taki czysty układ na zasadzie romansu, bo były właśnie wzajemne kłótnie, tarcia, coś tutaj wam nie pasowało w tej osobie albo tej osobie w was, to tutaj da się jakby osiągnąć kompromis, da się być z tą osobą nawet w takim normalnym związku, nawet i kwestie założenia rodziny. Ta osoba może być waszą bratnią duszą, bo to nie jest tak, że z bratnimi duszami zawsze jest sielanka. Czasem też te bratnie dusze przynoszą nam jakieś takie ważne życiowe lekcje i też na początku tarcia mogą być. Tu jest kwestia w ogóle takiego właśnie dotarcia się, tak mi się wydaje, że początkowo właśnie jest ta energia taka rozchwiana, dostosowujemy się do siebie, drzemy ze sobą koty, po to, by ostatecznie właśnie jakoś się tam dogadać. I tutaj mamy obfitość, zobaczcie. To wspaniały czas, by wprowadzić w czyn nowe przedsięwzięcia, realizować nowe pomysły, tworzyć nowe okoliczności. Czyli faktycznie tutaj, jeżeli mówilibyśmy o gruncie takim romantycznym, to może być z tego coś więcej, ale no te nowe okoliczności oczywiście są ogólnie w życiu, także one mogą być w życiu zawodowym i w każdym innym obszarze waszego życia. Także biją na alarm, no bo to jest teraz dobry czas i wykorzystajcie ten czas. 7 czerwca, co tutaj dla was mi się chce pokazać? Słuchajcie, gołąb spadł z nieba. To znaczy nie, że teraz spadł mi za oknem, tylko to zobaczyłam przed oczami przed chwileczką, że gołąb spadł z nieba. To może oznaczać kres jakiejś niewinności. To może oznaczać też dla niektórych taki znak, który jest oczywisty, jak ta właśnie gołębica, która gdzieś tam spada z nieba, która nagle się ukazuje, takie coś po prostu, co może was początkowo zszokować, ale to jest dokładnie odpowiedź na wasze bolączki, dokładnie odpowiedź na wasze pytania, tak jakby wam to po prostu właśnie spadło z nieba, tak nagle, nieoczekiwanie. No zobaczmy, co karty w ogóle na ten temat sądzą. Rycerz Buław.
Kochankowie, no wiecie co, tutaj to się pokazuje stricte romansik. Romans, 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 bardzo duże przyciąganie, nie potraficie się komuś oprzeć. Napalony tutaj rycerz buław, więc do romansu prawdopodobnie dojdzie. I słuchajcie, żebyście nie byli zdziwieni, bo tutaj, no jeżeli byście tego nie planowali, bo jeżeli chcecie, to ok. Natomiast właśnie tutaj tym gołąbkiem spadającym z nieba, no może być po prostu dziecko. Może tutaj dojść do ciąży w wyniku tego romansu. No tak to się tutaj pokazuje. Więc tak mówię, więc to może być ten gołąbek spadający z nieba, czyli taki jakby dodatkowy profit tego romansu, być może coś, czego się nie spodziewaliście, no ale są tutaj takie możliwości. Patrzcie, co tutaj mamy, tu jest gołąbek chyba, tak? No, tak to wygląda, jak taka... Taki gołąbek, jak synogarlica, tak? Nie ma potrzeby spieszyć się lub robić coś na siłę. Na wszystko jest odpowiedni czas. No jest czas siania i czas zbierania zbiorów, tak? To jest tak jak z biblijnej księgi Koheleta. Jest czas rodzenia i czas umierania. Także u Was jakby już nadchodzi czas na coś więcej, tak naprawdę. Okaże się to łatwiejsze do zrobienia, aniżeli Wam się wydaje. Więc no... Żeby tutaj co po niektórzy nie byli zdziwieni tym gołąbkiem. Dobrze. 8 czerwca. Kto się urodził 8 czerwca, to musi trzymać rytm, tak? Trzymaj rytm. Taka informacja. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie ustawaj w marszu, czyli jak już tam coś robisz, to działaj dalej w tym samym rytmie. Po prostu nie wycofuj się, nie przestawaj, bo jak spowolnisz rytm, to wypadniesz jakby z tego obiegu. Tu mi się właśnie też pokazuje wszystko robione tak troszeczkę automatycznie, tak w sposób wyuczony. No chyba, żeby ktoś z Was był tutaj jakimś, nie wiem, nauczycielem tańca albo tancerzem, albo zaczynał uczyć się tańczyć, no to by musiał trzymać rytm, tak? Musiałby sobie tego pilnować, żeby ten rytm był cały czas trzymany. Ale ogólnie to może być też praca w jakimś określonym rytmie, tak? Bo wiecie co, tutaj niektórzy z Was mogą mieć słomiany zapał do tej pracy, mogą być takie wzloty i upadki, a tutaj trzeba cały czas iść do przodu, trzymać właśnie ten rytm. Trzeba jakby też nie dać się takim okolicznościom zewnętrznym, które Was tutaj mogą odciągać od tej pracy, wszystko to, co gdzieś tam Wam przeszkadza ten rytm trzymać, to, co Was destabilizuje, to, co Was odciąga od tego zasadniczego dzieła, którym się zajmujecie. I właśnie ten rytm nie pozwala, tego rytmu nie pozwala utrzymać. Chwila ciszy. Spędź chwilę w samotności, odpoczywaj, medytuj, rozmyślaj. Czyli tutaj właśnie wycofaj się jakby do tego swojego świata wewnętrznego, porzuć właśnie te takie rozpraszacze ze świata zewnętrznego i skup się w tym momencie właśnie na tym swoim rytmie pracy, swoim rytmie życia, na swoim takim własnym wewnętrznym rytmie. 9 czerwca, co tutaj na 9 czerwca dla osób urodzonych 9 czerwca chcę się pokazać. Takie stwierdzenie do mnie przyszło, jeszcze zaryzykuję. Nie wiem, kto będzie ryzykował i w czym będzie ryzykował, ale to jest coś takiego, jakbyście już kiedyś ryzykowali, trochę Wam, powiedzmy, to nie poszło tak, jakbyście chcieli, ale mówicie, jeszcze zaryzykuję. Ach, jeszcze raz, jeszcze jeden zaryzykuję, jeszcze raz sprawdzę. No to też może to się odnosić do różnych rzeczy, może do jakichś Waszych kompetencji, do jakichś gier, do jakichś zakładów, do jakiejś rywalizacji, że jeszcze zaryzykuję, zrobię to, do jakichś takich no, niekonwencjonalnych pomysłów. Jeszcze zaryzykuję i przedstawię niekonwencjonalną wizję i zobaczymy, co z tego będzie, tak? Może ktoś tutaj jeszcze ktoś może jeszcze zaryzykować w miłości i nastąpił jakiś tam dystans, być może fizyczny, być może emocjonalny, ale tu jest mężczyzna, który jeszcze chce powalczyć. No i przy nim gwiazda, to możesz faktycznie jeszcze spełnić te swoje marzenia. Tu jeszcze może nie jest wszystko pogrzebane tak całkowicie. Jeszcze zaryzykuję, jeszcze wypuszczę tę swoją flotę, jeszcze spróbuję właśnie tutaj powalczyć. Więc może, tak jak mówię, chodzić o
O walkę o związek, ale też ktoś może walczyć o swoje zdrowie. Jeszcze się nie poddam, jeszcze będę walczyć, chociaż sytuacja może nie jest dla mnie zbyt dobra. Może po prostu ktoś tutaj jest poważnie na coś chory, ale jeszcze walczy. A pamiętajcie, że dopóki jest walka, to jest nadzieja, bo no, łatwiej pokonać już takiego całkiem człowieka, który się podda, który już nie wierzy w swoje wyzdrowienie. Natomiast ten, który wierzy do końca, ma szansę tutaj dokonać prawdziwego cudu. I mamy również dla Was kontakt z naturą. Zbyt długo przebywałeś w zamkniętych pomieszczeniach. Wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. Tak, w czwórce mieczy jest to przebywanie, bo może to był właśnie szpital, może to był dom, ale takie unieruchomienie gdzieś w łóżku, może jakaś kwarantanna. No i trzeba po prostu teraz wyjść do świata, troszeczkę właśnie pooddychać tym świeżym powietrzem. Patrzcie, aż się normalnie tutaj zakręciłam. I mi się po prostu chciał mi uciec mój statyw. Chciał mi uciec statyw, co oznacza, że statyw mówi kończ już, kończ już, kończ już, ale jeszcze zrobimy 10 czerwca, bo sobie tak postanowiłam przed chwilą, że do 10 dobiję, więc jeszcze zrobię 10 czerwca. 10 czerwca, 10 czerwca, co tutaj dla Was? Wiecie, co tutaj taka informacja, plątanina znaków, 10 czerwca, plątanina znaków, cokolwiek by to znaczyło, wiecie, nie wiem, może to jest coś takiego, bo wiecie co, jak dostajemy jakieś znaki, czy to są jakieś znaki, takie wyższe znaki opatrzności, czy po prostu coś tam sami sobie ustalamy, że na przykład jak stanie się to czy tamto, to ja zrobię tak i tak. I jak dostajemy te znaki takie pojedyncze i one są w miarę czytelne, to wiemy co z nimi zrobić. A jak dostajemy tych znaków bardzo dużo, to one zaczynają nam się plątać, gdzieś tam mogą być niektóre nam się wydawać sprzeczne ze sobą, nie wiemy do czego to podpiąć i być może Wy macie coś takiego, że tych znaków do Was przychodzi w ostatnim czasie bardzo dużo, no i po prostu macie takie wrażenie plątaniny, że ja nie wiem, co tutaj było pierwsze, co tam jest w dalszej kolejności, a może po prostu warto zaczekać. Patrzcie, znowu ta czwórka mieczy się powtarza. Wow, no tutaj to już jest w ogóle, słuchajcie, Wy jesteście w momencie ogromnej przemiany, transformujecie coś, to może być też zakańczanie jakichś relacji karmicznych, związków karmicznych, no i tutaj plątanina znaków też może oznaczać, że przychodzą takie sprzeczne myśli, a może jeszcze zostać, z drugiej strony wcale mi się tutaj już nie podoba, może już powinienem odejść, no i tutaj nie wiecie tak naprawdę czemu zaufać, więc tu tak naprawdę to co z zewnątrz przychodzi to jest jedno, ale głównie musicie słuchać siebie i swojego wnętrza, zaufać po prostu w to co do Was mówi Wasza własna dusza. Wy jesteście w procesie ogromnej, ogromnej przemiany, bo tu mamy i czwórkę mieczy i kartę śmierci, coś karmicznego tutaj transformujecie i za chwilę z tego wyjdziecie, albo wyjdziecie tak całkowicie, albo po prostu poprzez stanie się nowymi osobami. Proszę, no nie ma innej opcji, to jest po prostu karma. Karma u Was się kończy, karma się kończy, karma się realizuje. Obecna sytuacja ma swe źródło w przeszłości. Coś tutaj kończycie definitywnie i wiecie co? Pozwólcie temu dokonać się w sposób naturalny, czyli niech te znaki sobie będą, ale traktujcie je po prostu tak jakby, no że są, to fajnie, niech sobie tam będą, popatrzę sobie na nie, ale też nie przywiązuję się do nich za nadto i po prostu nie staram się na siłę tutaj interpretować. Jeżeli interpretacja sama do mnie przyjdzie w sposób naturalny, to okej. Natomiast żeby to nie było tutaj nic takiego wymuszonego właśnie. Dobra, no pięknie się tutaj pokazało dla 10 czerwca. No tu będzie ogromna, będzie wielka zmiana. Wielka zmiana, to dobrze wyczułam, że mam jeszcze ten 10 czerwca robić. Dobra kochani, kończymy na 10 czerwca. Jeszcze raz Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, udanych wakacji, udanych urlopów, udanych transformacji. Do zobaczenia, pa pa!